Filip Łobodziński w studiu Najwyższej Izby Kontroli. Witam Państwa i witam gościa prezesa Izby Krzysztofa Kwiatkowskiego. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie prezesie, przed nami informacja o wynikach kontroli dopuszczanie do obrotu suplementów diety. Na okładce łyżka pełna kapsułek. Taką łyżkę wielu z nas codziennie pobiera do organizmu. Czy mamy prawo do niepokoju? Wielu z nas, łykając suplementy diety, robi to w absolutnym przekonaniu, że wspiera swoją niezbilansowaną dietę, mówiąc najprościej. Ja na przykład tak. Mając nadzieję, że poprawia tym swoje zdrowie, a nie je pogarsza. Niestety kontrola NIK-u pokazała, że takiej pewności mieć nie możemy. Oprócz oczywiście rzetelnych produktów, tych produktów, które dostarczają naszemu organizmowi tych substancji, których my mu nie dostarczyliśmy w pokarmie, są niestety takie suplementy, elementy diety, które w wyniku badań, które zleciła NIK, bo między innymi z pomocą Narodowego Instytutu Leków przebadaliśmy pewną grupę substancji, suplementów diety, mówiąc najkrócej, no i niestety okazało się, że wśród tych przebadanych przez nas substancji były takie, w składzie których były bakterie chorobotwórcze, bakterie kałowe, były takie, które zawierały pochodne substancji narkotycznych, amfetaminy, no i też były takie, które kompletnie nie zawierały tych substancji, które były opisane na opakowaniu i z Bogiem sprawa, jeżeli to były substancje obojętne dla organizmu, bo możemy powiedzieć, że wtedy nam nie szkodziły. Ale tak jak powiedziałem, niestety w przebadanych przez nas substancjach zdarzyły się również takie, które trzeba ewidentnie powiedzieć, że nie działały na rzecz naszego zdrowia i życia, wręcz przeciwnie. No ale jakim cudem do tego dochodzi? To jest nieprawdopodobne. To wydaje się nieprawdopodobne, bo wszyscy uważamy troszeczkę, a tak pokazują badania, jeżeli nie wszyscy, to zdecydowana większość Polaków, że suplement diety wydaje nam się, że to prawie suplement diety, że to prawie lek. Większość z nas kupuje go w aptece i jest przekonana, że nadzór nad tą substancją, nad dopuszczeniem do jej sprzedaży jest taka sama jak leku. Suplementy diety to nie leki. Suplementy diety w myśl obowiązujących w Polsce przepisów prawa to artykuł spożywczy. Jest dopuszczany do sprzedaży tak samo jak artykuł spożywczy. Co to w praktyce oznacza? Lek, żeby mógł wejść na rynek, musi przejść szereg badań, także w kontekście oddziaływania na nasz organizm, także interakcji z innymi substancjami. Oczywiście. Musi być pieczołowicie sprawdzany przez inspekcję farmaceutyczną, zasady jego wytworzenia. Z suplementami diety jest kompletnie inaczej. Wystarczy, że przedsiębiorca zgłosi chęć sprzedaży tego produktu, w zależności od tego obojętne, czy jest producentem, czy tą substancję importuje z zagranicy, zgłasza do sanepidu i już w momencie zgłoszenia może ją sprzedawać. Czyli ja na przykład mógłbym, tak? Po prostu sprowadzić ze zagranicy, zgłosić tylko do... Jedyny wymóg to jest zgłoszenie do inspekcji sanitarnej. Co się okazuje? W toku prowadzonej przez nas kontroli tą sprawą inspekcji sanitarnej zajmowało się 7 pracowników. Zgłoszonych substancji ponad 30 tysięcy. Rynek w 2017 roku szacuje się, że to będzie 4 miliardy złotych, które Polacy wydają na suplementy diety. Średnio statystycznie każdy Polak wydaje ponad 100 zł, licząc także noworodki na suplementy diety i zażywamy co najmniej 6 opakowań rocznie suplementów diety. Zgłaszam tego przedsiębiorcę i mogę to natychmiast sprzedawać. Z uwagi na wielość tych substancji, średni czas oczekiwania na przebadanie takiej substancji to jest 455 dni, ale w toku naszej kontroli ujawniliśmy, że niektóre substancje są sprzedawane na rynku ponad 8 lat i dalej są niesprawdzone. Co to w praktyce oznacza? Że przedsiębiorca zaczyna sprzedaż tego produktu i wie, że dopiero po bardzo długim czasie on będzie przebadany. A nawet jak będzie, to zmieni nazwę produktu i znowu wprowadzi go do sprzedaży, bo to nie lek, w którym mówimy, że taka substancja jest zabroniona ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi. Najwyższa Izba Kontroli wyraźnie mówi, ta sytuacja musi zostać zmieniona, bo dzisiaj obowiązujące przepisy nie służą zagwarantowaniu naszego zdrowia i życia. Czy
takie zgłoszenie coś kosztuje? Nie wiem, czy ci importerzy bądź producenci są zobowiązani do jakichś opłat notyfikacyjnych? Panie doktorze, dotknął pan kluczowego zagadnienia. Okazuje się, że w Polsce, w przeciwieństwie do dużej większości innych krajów Unii Europejskiej, przedsiębiorca dokonuje zgłoszenia i nic więcej. Nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat, choćby symbolicznych. W zdecydowanej większości krajów jest inaczej, bo jeżeli administracja publiczna ma się czymś zająć, także po to, żeby wyeliminować tak zwane puste zgłoszenia, to niech tam będzie symboliczna opłata. Z punktu widzenia tego, który chce wprowadzać jakiś suplement diety do sprzedaży, to są drobne opłaty, które nie mają żadnego wpływu na cenę, którą zapłaci na końcu klient. A na co mają wpływ? Na to, że nie będzie tak jak dzisiaj. Z tych ponad 30 tysięcy substancji, 2/3 według szacunków, czyli około 20 tysięcy, to są zgłoszenia puste. Czyli przedsiębiorca zgłasza tą substancję, ale wcale nie wprowadza jej do sprzedaży, bo sobie myśli, może wprowadzę ją w przyszłości, ale wydłuża to kolejkę. Sanepid ma obowiązek przebadać tą substancję. Oczywiście z uwagi na wielość tych substancji, a to jeszcze z roku na rok rośnie, polski rynek suplementów diety jest najszybciej rozwijającym się ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Polacy najchętniej, najbardziej masowo zwiększają zakupy suplementów diety ze wszystkich społeczeństw europejskich. Dlatego mówimy... Jesteśmy tacy naiwni? Moim zdaniem nie mamy wiedzy. Ja do niedawna, dopóki się nie zapoznałem z raportem NIK-u, uważałem, że suplementy diety, zanim będą sprzedawane, szczególnie, że wszyscy oczywiście możemy udawać, że to na nas nie działa, ale oglądamy te reklamy, gdzie osoby, które sprawiają wrażenie, że są lekarzami albo uznane autorytety z różnych dziedzin, mówią, lub tak zwany przeciętny Kowalski mówi, zacząłem zażywać suplementy diety, wszystkie schorzenia jak ręką odjął. Więc dzisiaj już wiemy, te reklamy są nieprawdziwe. Zwracam uwagę jeszcze na jedną rzecz. Nie chcę specjalnie wymieniać marki, ale jeżeli ktoś wchodzi do apteki, niech bardzo uważnie zwraca uwagę na to, czy kupuje lek, czy suplement diety. Jest grupa suplementów diety w Polsce, które mają nazwę bardzo zbliżoną do leku. Więcej, czasami jest nawet ten sam producent. Daje nazwę leku plus coś dodając. Nazwa leku plus na przykład magnez. Kupujący myśli... Kupuje nie tylko lek, ale jeszcze lek wzbogacony o magnez. Nasze badania pokazują, że tak nie jest. To jest całkiem inna substancja. Jeżeli mamy do wyboru i chcemy coś kupić, jeżeli kupujemy to w aptece, zawsze rekomenduję, jeżeli mam do wyboru lek lub suplement diety o podobnym działaniu, lepiej wybrać lek. Zwróciliśmy także uwagę jeszcze na jedno ciekawe zjawisko. W ostatnich latach, i skądinąd to jest dla mnie zrozumiałe, wielu, szczególnie rodziców, kupuje swoim dzieciom na przykład po kuracjach antybiotykowych czy w ich trakcie tak zwane probiotyki, czyli substancje, które uzupełniają, przepraszam za taki kolokwialistę, dobre bakterie w naszym organizmie, które po chorobie czy w trakcie przyjmowania leków, na przykład antybiotyków, mamy ich zbyt małą ilość w organizmie. Co się okazało? Z probiotykami był inny problem w przebadanej przez nas próbie. Probiotyk, jak każda substancja, czy lek, czy suplement diety, ma swoją przydatność do spożycia. Na początku przydatności do spożycia ma założoną ilość tych dobrych bakterii. W połowie ta ilość już spada na przykład 10-krotnie, a jeszcze w trakcie przydatności do spożycia, ale przed blisko jej końca, okazuje się, że łykamy placebo, substancję obojętną, która w zasadzie nie ma nic w środku. Zwracam na to Państwu uwagę, bo jeżeli już dokonujemy zakupu, to tam, gdzie możemy, wybierajmy lek zamiast suplementu diety. Tam, gdzie możemy, jeżeli wybieramy suplement diety, to zawsze pewno bardziej dającym nam większe poczucie bezpieczeństwa jest sytuacja, kiedy kupujemy suplement diety, który wytwarza znany producent, na przykład taki, który również wytwarza leki. Tam, gdzie możemy, wybierajmy suplement diety z dłuższą datą przydatności do spożycia. I też chciałbym bardzo mocno podkreślić, suplementy diety dobrze dobrane z pewnego źródła uzupełniają, suplementują naszą dietę, wyeliminują te niedobory, są korzystne dla naszego zdrowia, ale niestety trzeba zrobić wszystko, żeby w Polsce wyeliminować tych nieuczciwych producentów, którzy sprzedają suplementy diety, które mają inną substancję niż tą zapisaną na opakowaniu. No dobrze, jeszcze wspomniał Pan o tych substancjach, o tych preparatach, które mają co innego napisane jako skład, a co innego de facto w nich się znajduje. To jest normalne oszustwo właściwie. To
powinno być ścigane. To jest nie tylko oszustwo. Przecież w toku naszej kontroli my ujawniliśmy w jednym z suplementów diety, tak jak powiedziałem, bakterie chorobotwórcze. Konkretnie były to bakterie kałowe. To stanowi zagrożenie dla zdrowia, nawet dla życia osoby, która by to zażywała. Natychmiast złożyliśmy stosowne zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie, ono jest prowadzone, ale więcej. Zgłosiliśmy to także do inspekcji sanitarnej i tu uspokajam, mam dobrą wiadomość. Natychmiast została wstrzymana sprzedaż tego produktu i on już na szczęście jest niedostępny dla kupujących, bo niech nikt nie ma żadnej wątpliwości. Wszędzie, bo to nie było jedyne nasze zawiadomienie do prokuratury w toku tej kontroli i wniosek do inspekcji sanitarnej, wszędzie tam, gdzie ujawniliśmy okoliczności, czyli mówiąc wprost, suplementy diety, które mogły szkodzić zdrowiu, a nie je wspierać poprzez uzupełnienie diety, natychmiast i z pełną determinacją Najwyższa Izba Kontroli podejmowała stosowne działania, tak samo jak zgłaszamy wnioski na przykład w zakresie zmiany dopuszczania do rynku suplementów diety poprzez poniesienie choćby drobnej opłaty, bo wtedy z tych 30 tysięcy zgłoszonych produktów zostanie 1/3 i sanepid będzie mógł szybciej, efektywniej, rzetelniej i z większą wiarygodnością dla naszego zdrowia przebadać te substancje po to, żebyśmy kupując suplementy diety mieli przekonanie, że wspieramy swoje zdrowie, a nie wręcz przeciwnie, bo temu miała służyć kontrola Najwyższej Izby Kontroli. Czyli rozumiem tak, lepszy nadzór, zmiany legislacyjne rozumiem, oczywiście kary dla tych, którzy nam szkodzą, przede wszystkim również chyba działalność edukacyjna. No tutaj jest ogromne pole do popisu. Tu jest wręcz niewyobrażalne pole do działalności, bo jeżeli badania, a przy tej okazji zleciliśmy także badania, bo chcieliśmy zobaczyć, jak temat suplementów diety jest postrzegany przez obywateli. Okazuje się, że największa grupa z nas uważa, że suplement diety to coś zbliżonego do leków. Zdecydowana większość z nas uważa, że suplementy diety, ich sprzedaż, ich dopuszczenie do sprzedaży na polskim rynku jest na podobnych zasadach jak leki. To są obie te tezy są fałszywe. Suplement diety w Polsce to nie lek, tylko artykuł spożywczy i z tego wynika, że dopuszczenie do sprzedaży na polskim rynku jest takie jak artykułu spożywczego, a nie takie jak leku. Mówiąc wprost, jest bardzo liberalne i jeżeli już podlegające kontroli, to po bardzo długim upływie czasu od wprowadzenia produktu na rynek. To wszystko jest w raporcie NIK-u. Mam też dobrą informację dla tych, którzy oglądają nasz wywiad. Kontrola NIK-u doprowadziła do rozpoczęcia prac w Ministerstwie Zdrowia. Ministerstwo Zdrowia w najbliższym czasie będzie wychodzić z propozycjami, jak ucywilizować w praktyce ten rynek. Ja też zwracam uwagę jeszcze na jedną rzecz, że zawsze bezpiecznie jest kupować suplementy diety w aptece. To jest bardziej sprawdzone źródło niż w internecie od jakiegoś drobnego producenta, importera z innych krajów. Nie wiemy jakiej substancji. I też jeszcze na jedną rzecz uwrażliwiam. Nie chcemy tutaj tworzyć niepotrzebnych niepokojów. Najwyższa Izba Kontroli uruchomiła te procesy, które mają tą sytuację zmienić, ale jednocześnie bym powiedział, tam gdzie jest to potrzeba, nie mamy niedobór magnezu, innych substancji. Oczywiście warto z suplementów diety korzystać, ale z takich, które są sprawdzone. Dziękuję serdecznie. No ja do tego dodałbym jeszcze stare jak świat stwierdzenie, że reklama to nie jest informacja. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i obyśmy zdrowi byli. Tak jest.